Ty, no już. Już? No ale już. Jesteś pewien? Mam do ciebie zagadkę. No, muszę trochę słowa zebrać. Bo mam zagadkę, jak jesteś gotowy. Co to jest małe, głupie i opóźnione? Dziennikarz dziennika, co się spóźnił do pracy. Ja się od tego odcinam. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W Esce Rock. No to może teraz jednak ty zacznij, wiesz, bo ja się jestem troszkę niepewien. Co to jest? No mów. Duże, okrągłe. I nie lubi dziennikarzy Trybuny Ludu. Nie, wiesz, oni zmieniają tytuł na Trybuna Ludu. Naprawdę? Żeby się lepiej sprzedawać. Ale że co, tak? Żeby się ludności bardziej przypodobać? No tak. No więc, żeby ludność, to... bo to jest, dziennik to jest taka gazeta, którą człowiek ma przed sobą, a potem idzie do takiego małego miejsca i ma zaraz za sobą. Muszę ci powiedzieć, że przygotowałem nawet kilka rymowanych słów, wiesz? Proszę. Dzisiaj tak na prędce, żeby nie było, że zajmowałem sobie czas wieczorem. Proszę. Między jednym telefonem a drugim. Dobrze, jesteś tak. Gotowa? Czekaj, tylko sobie jeszcze przygotuję piosenkę, którą pozwolisz, że sobie dzisiaj zadedykuję. Dobrze. Dobra? Okej, okay. Uwaga. Bardzo mi się podobało tłumaczenie polskiego piłkarza po meczu z kim graliśmy. Ja w ogóle nie wchodzę w temat tłumaczeń, wiesz? Ale ja właśnie, bardzo się ale proszę, to ja powiem po polsku i po angielsku. Żebyś mnie nie prowokował, tak. No. Leo jest opóźniony w koncepcie. Nie, bardzo przepraszam. Nie, ale czekaj, coś ci powiem. On powiedział tak. No. Zapisałem sobie. Tak. Dlaczego zapytali Krzynówka, przegraliście mecz? Nie zgadniesz, co powiedział Krzynówek. Co odpowiedział Krzynówek? No, Krzynówek zagrał 90 mecz zresztą. Ja powiem po polsku, przetłumaczysz na angielski? Tak, no, nie. Nie. Krzynówek powiedział tak, nie. Posłuchaj. Nie. To jest piłka nożna. No i moim zdaniem small, tym... This is small ball called... Small round ball called the ball, called the ball of the green stadium. Grass. Państwo myślą, że dzisiejsza audycja będzie inna. Ladies and gentlemen, you thinking that this session audition was different? I będzie, bo będzie dziękczynna. That kind of stupidity. Dla skutecznych, równych i ostrych jak maszyna Singer. Two people calling president. Naszych przyjaciół z Axel Springer. Axel Springer against the Wunderwaffe. Wiesz, że trudno w ogóle znaleźć do Axel Springer. Powiem ci, że tylko niemieckie słowa się tutaj pasują. Bo Axel rośnie... Springer, rzeczywiście. Bo rośnie życzliwych prasowa klika. Bo rośnie życzliwych prasowa klika. Z faktu warzecha, zaręba z dziennika. I swastyka. I tobie dziękuję, mój ty koteczku, to do ciebie. Tak, dziękuję koteczku. Bo więcej cię kocham i bardziej rozumiem, od kiedy jadę na twoim wózeczku, wiesz? Oj, jak ładnie. No, no. I to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. A ty chciałbyś coś dodać jeszcze? Chciałem powiedzieć, że od czasu, kiedy dowiedziałem się, że Anita Werner jest mężczyzną, głupio się czuję, wiesz? To państwo pozwolą, że utniemy wszelkiego rodzaju dywagacje i spekulacje, a jeszcze o Ibiszu musimy dzisiaj porozmawiać, wiesz? Ale słuchaj, bo jest piosenka, którą naprawdę chciałbym sobie dzisiaj zadedykować. No, ja będę tłumaczył, no. Ja bardzo proszę, żeby państwo się wsłuchali w tekst, a dedykacja jest oczywiście dla wszystkich. Dla dwóch naszych ulubionych. Dla życzliwych naszych ukochanych, milusińskich naszych. Tytułów prasowych, piosenka. Nie, to dla mnie, to dla ciebie. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w Esce Rock. Zdaje się, że dla mnie też będziesz miał jakąś dedykację dzisiaj, coś mi obiecałeś. Nie. Koteczku. Nie, ja? Nie, no tak ty. Ja ci obiecałem coś? A kto? No, jak zwykle, dał i zabrał. Proszę państwa, o tej porze w porannym WF-ie ze starych czasów jeszcze pamiętamy, że Jezu, mieliśmy... jaki to był fajny urlop. Jaki to był fajny czas tej audycji. Jaki to był długi, fajny, nieplanowany państwa, wyjazd. Przegląd prasy mieliśmy tak zwany. Słuchaj, to jest coś, co nawiązuje trochę do twojej historii. No więc ja też chciałem zacząć od... Moja wina, wiesz? Moja no wina, moja wina, jego wina. Moja bardzo wielka wina. Moja trochę mniejsza, ale jak się postaram, to rośnie. Urodziny w morzu wina. Taki jest artykuł dzisiaj w Fakcie. Michał Kamiński się utopił w wielkim cysternie. Niestety z winem właśnie. Przeżył. No, mów, opowiadaj, co u ciebie napisali. Lat 44, słuchaj, chciał się zabić, bo stracił pracę. Krzysztof K. z Opola, lat 44, chciał się zabić, bo stracił pracę. Słuchaj, jednej nocy trzy razy się wieszał i trzy razy przyjeżdżało pogotowie, go odcinało.
Wyobrażasz sobie? Co ty opowiadasz? Co to za kraj? Wszystko z powodu roboty? Tak, a jaki, to ma, jaki to ma związek ze mną, przepraszam bardzo, bo ty tak zacząłeś. No, jeszcze nie. Że co, że na sznur powinienem? No, jeszcze nie, ale... To poczekajmy do następnych publikacji. Prezydencki minister skończył właśnie 37 lat, jego ulubiony trunek przyjaciele znosili, więc na przyjęcie całymi kartonami Michał Kamiński urodziny w Morzu Wina rzeczywiście obchodził. Był moment, że on był taki schudnięty trochę, ale na zdjęciu w fakcie znowu się poci, wiesz? Moim zdaniem nie było takiego momentu. Prezenty rozpakowane, jubilat jako koneser wina nie czekał długo z konsumpcją prezentów, które dostał, widać wyraźnie, że docenia, wiesz? Naprawdę. Z podwórka jednej z kamienic z Łodzi zniknęły wszystkie koty. Jak myślisz, jaka była przyczyna? Ty, słuchaj, kartony wypełnione butelkami wina, na takie prezenty mógł liczyć i tu ewidentnie Jarosław niesie te kartony, zobacz. Widzisz? Rzeczywiście. Chociaż ja w tą stronę może nie powinienem skręcać. No, się, no. Coś tam mówił koteczku? Podobno się trochę spóźnił, wiesz? Kto? No, był opóźniony. Ale kto? Jarosław na tę imprezę przed spóźniony. Aha, rozumiem, bo przyniósł za duży karton. Tak. Co było z podwórka jednej z kamienic w Łodzi zniknęły wszystkie koty. Jak myślisz, dlaczego? Aż się boję pomyśleć. W sąsiedztwie otworzono chińską restaurację. Właściciel przerobił je na Saigonki. Myślałem, że pali kotem, ma to coś wspólnego. Nie serwuje kotów, mówi Chińczyk o dziwnym imieniu Azad i wyglądzie Turka. Ale to jest stara prawda o chińszczyźnie, że konsumując kupione na mieście szczególnie danie chińskie, nie należy się zastanawiać nad zawartością, prawda? Tak. I dlaczego z tej budki pod tytułem kebab takie straszne miauczenie? Jeżeli już Adam się znajdzie kawałek dzioba w jedzeniu, to pamiętajcie, że zawsze może posłużyć za wykałaczkę. Błagam, wybaczcie. Ach, myślałem, że to Boruc, ale to nie Boruc. To dosyć przykry artykuł, więc dzisiaj nie będę. To, ale to widi leży. Dwaj handlarze narkotyków ze Szprotawy w województwie lubuskim wyspecjalizowali się w sprzedaży prochów w szkolnych toaletach. No widzisz, jak ja byłem w szkole, nikt szkoły nie odwiedzał, tylko nauka, nauka, jeszcze raz nauka. I wszystkie kible zamknięte. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że coś z mojej branży, czyli wyścigów samochodowych. No. Kolejny poseł Prawa i Sprawiedliwości jechał na podwójnym gazie, ale miał słabiutko, miał tylko 0,7. To się w ogóle nie kwalifikuje. Moim zdaniem to się w ogóle nie nadaje do prasy, 0,7. Ja mam jeszcze sympatyczną informację z zagranicy w ramach dzisiejszego przeglądu prasy. No. Otóż wyobraź sobie, że w Moskwie wprowadzono takie specjalne kursy dla milicjantów, że mają się zmienić w dżentelmenów. Uważaj, tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysyła ich na specjalne kursy dobrego wychowania. Mają wbić sobie do głowy, że uwaga, tak, na służbie nie wolno przeklinać, nie wolno pić alkoholu, nie wolno palić i nie wolno podrywać kobiet. Taka będzie teraz policja. Prawdę mówiąc, w ogóle by mnie nie przekonali do tej pracy. Sąsiadów, prawda? Słuchaj, widziałeś kiedyś pijanego Dariusza Rosatiego? Nie, a co? Jest zdjęcie, słuchaj, w Super Expressie. Pijany Rosati. I wiesz, że z twarzy to taki trochę do Weroniki podobny. Myślałem, że do zięcia nie doszło go trochę. Oj nie, tak tyle nie wypił. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esso Rock. A wiesz, że ja z Kolonko jesteśmy drewniane szwagry? No co ty, a ty wiesz, że ja go ostatnio widziałem? No i co? I tak... Korniki go jadą. Nie do końca poznałem za tych okularów, ale jakieś kobiety za nim biegły. Pomyślałem, to on. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. A gdybyś miał sobie coś jednak wytatuować, to co by to było? Na twarzy czy gdzie? Tam tylko Nur für Deutsche mógłbyś sobie napisać. Chciałem ci powiedzieć, nie wiem, czy jesteś przygotowany technicznie do tej wiadomości. Słucham cię. Jesteś? No. Uwaga. Chochlew odpadł. Wiem, słyszałem. Słuchaj, słyszałem, zmartwiłem się strasznie. Podobno tak tańczył. Tym bardziej, że widziałem go parę dni temu. On się tak cieszył, że on cały czas tańczy, że chudnie podobno, że mu się z tą partnerką układa, wiesz? No, to się, no niestety odpadł. Ale wiesz, co się stało, co to spowodowało? No. Gdybyś mógł zaprezentować nazwisko. Proszę państwa, niestety, Chochlew. Nie działa. Nie przestał działać? Przestała działać, bo w ogóle przestało się wszystko wyłączać. Spróbujmy jeszcze raz. Chochlew! Nie, nic się nie wyłączy. No bardzo mi przykro. Znowu będzie wielki wstyd. Będzie wielki wstyd na całą Polskę. To nie będzie wielki wstyd. To jest tak naprawdę ludzka twarz polityki wyjrzała za chmury PiSu. Wszystkiemu winien, proszę państwa, Adam Czeczetkowicz, który wystawia go na europosła. Związek Słowiański. Proszę państwa, Robespierre ze wschodu. Błękitny grom z Białego Stoku. Chris Kononowicz is back.
wkleił link do filmiku, na którym Andrzej Czeczetkowicz przedstawia Krzysztofa Kononowicza jako kandydata do Europarlamentu. Tak podobno napisał, na jakim naszym forum napisał nasz wydawca. Kononowicza, proszę Państwa, wystawiło Podlasie XXI wieku. Białostoczanin ze Starosielc będzie kandydował z listy Związku Słowiańskiego. Obydwa ugrupowania zawarły podobne jakieś tajemnicze porozumienie. Silną koalicję Związku Słowiańskiego i Podlasia XXI wieku. Wszyscy razem, trzymając się za rękę, chodzą do psychiatry i wystartuje Krzysztof Kononowicz jako ich kandydat. Mi się najbardziej podobał taki program, nie wiem, czy ty pamiętasz, on powiedział: zlikwidowanie alkoholu całkowicie albo wcale. Nie no, chwileczkę, przecież on zlikwidować chciał wszystko, że... Nie będzie niczego. Zakaże wszystko i niczego nie będzie. Bo taka piosenka Brygady Kryzys, nie wiem, czy pamiętasz. I nie będzie wtedy problemów. Nie ma nic. Dla młodzieży niezorientowanej przypominamy postać Kononowicza Krzysztofa. Nazywam się Krzysztof Kononowicz i proszę Państwa, będę startować na europosła do Unii Europejskiej, ze Związku Słowiańskiego na europosła. Jak najprędzej wystartuję i chcę, żeby pieniążki z Unii Europejskiej wpływali do Białegostoku i do Warszawy i nie tylko, i do całej Polski, bo Polska musi żyć, być bogata i uczciwa i godna i rzetelna. I wtedy zrobię naprawdę ład i porządek. Dobry człowiek z dobrym programem. No chcę, żeby pieniążki wpływali do... Tak jak go słucham, to on powoli już intelektualnie nadaje się na piłkarza polskiej reprezentacji. Tymczasem, proszę Państwa, całe najgorsza wydarzenie... Gadzina. Komentuje dla nas Gadzinowski, nie kto inny. Piotr. Oczywiście, pod warunkiem, że pójdzie tam, gdzie jest jego miejsce. To znaczy na listę Platformy Obywatelskiej. Jak powiedział pan marszałek Stefan Niesiołowski, na listach Platformy Obywatelskiej są ci najbardziej popularni, najlepsi. Jak każdy widzi, na tych listach może być każdy, bo mieści się tam była komunistka, euroentuzjastka pani Fibner i był antykomunista, eurosceptyk pan Krzaklewski. Także pan Kononowicz będzie dopełnieniem i powiedzie tą listę ku zwycięstwu. Ja za każdym razem się zastanawiam, czy on mówi poważnie, czy żartuje, jak go słucham. Ja się zastanawiam, czy on kiedykolwiek rano obudził się i był trzeźwy. Jaki Gadzinowski, proszę Państwa, każdy słyszy, jaki Kononowicz, to już wkrótce poczujemy, bo po tym sweterku widać, że są jakieś higienie, nie? Podobno Kononowicz dostał propozycję, żeby pisać stały felieton w dzienniku. No co ty opowiadasz? Naprawdę, będzie pisał. Tak? Naprawdę? Bo Jana Wróbla, twojego kumpla. To będzie taka piękna, wielka, biała strona, tak zwana tabula rasa. Spotkaliśmy Jana Wróbla w restauracji. To był taki widok, że ludzie zaczęli dawać jedzenie za darmo. Ja się od tego odcinam. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Tak a propos, wiesz co, taki dwuwierz, gdybyś mógł za mnie dokończyć. Oczywiście, jak to będzie tu opuszczony. Ja się od tego odcinam, ja się odżegnuję. Tak mówią tylko... Odcinam, odżegnuję, czekaj, rym nie pasuje? Szuje, pasuje. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W Esserok. Co tam w prasie, Miśku, powiedz? Słuchaj, z piątku mam wiadomość. No bardzo cię proszę. Oj, z piątku wiadomości były trudne. Stefan Niesiołowski powiedział, zacytuję, zgadnij o kim to. Mały, zakompleksiony, niegodny człowiek. No więc chciałem powiedzieć, że w tej chwili mój prawnik już wystosował wszczęcie procedury o naruszenie praw autorskich. Tak, o naruszenie wizerunku prawa autorskiego. Także panie Stefanie, bardzo się proszę liczyć ze słowami na przyszłość. Tymczasem powracamy do naszego... Jeszcze jest dobra wiadomość. No, jaka? Dla nas. Podsumowanie tygodnia. 15-latek w Anglii namalował na dach swego domu, tak, żeby budynek wyróżniał się na zdjęciach satelitarnych. Dom w angielsku to jest house. No. 20-metrowego penisa. To jest wiadomość dla nas. Znam dom, gdzie bym też narysował takiego penisa, on jest na krakowskim Przedmieściu. Proszę Państwa, Szymon Hołownia potrafi poprowadzić i program rozrywkowy, i rekolekcję wielkopostę, tak a propos tego, co mówisz. Im dłużej czytam o religii, o historii religii... Bo z jednej strony jest gdzieś uduchowiony, a z drugiej strony na swoim dachu namalował gdzieś takiego wielkiego penisa, nie sądzisz? No tak, żeby to oko opatrzności wiedziało, gdzie mieszka Szymek. Im dłużej czytam o historii religii katolickiej,
tym bardziej dochodzę do wniosku, że jest to jedno z najbardziej surrealistycznych rzeczy, jaką wymyślił człowiek. Ale zobacz, przystępnych dla wszystkich. Tak, przecież ale nie, to jest istotne. Gdzie jakakolwiek mielizna intelektualna, poznawcza, logiczna jest zamykana stwierdzeniem: zgaś trochę muzykę. Wiesz co, wy Żydzi jesteście po prostu niepoprawni kompletnie i wam nie wolno udzielać głosu w tej sprawie. No. Kto zamordował Jezusa? A jak to było z tą kulą? No kto? Jak ten wujek twój miał na nazwisko? Co to było z tą kulą? Jak to było i z nami? Że wielkie. Co to jest? Tak, co to jest wielkie? Okrągłe. I nie lubi Żydów? Ziemia. No więc właśnie chciałem dokończyć myśl, że wszelkie mielizny religii intelektualnej zamykane są sformułowaniem: możesz ciszyć muzykę? Mi się wydaje, że chyba już możemy iść do domu, wiesz? Oto tajemnica wiary. Jak widać, proszę państwa, bezproblemowo łączyć można pracę w mediach z życiem duchownym. W przedostatnią niedzielę Szymon prowadził rekolekcję w warszawskim kościele Andrzeja Bobowi. Szymon Hołownia powiedział: nie jestem ani mentorem, ani duchowym przewodnikiem. Podczas spotkań, które prowadzę, chcę przekazać innym to, czego dowiedziałem się o religii i wierze. To rodzaj opowieści z moich wewnętrznych podróży. Zawsze jak biorę LSD, widzę Jezusa, jego matkę oraz ich kanarka. Wyjaśnia Hołownia Faktowi. Ładne źródło wybrał w ogóle. Najważniejsze jest to, czy po takim spotkaniu ludzie wyjdą z kościoła z jakąś nową myślą, z nowymi przemyśleniami. Mam nadzieję, że dzięki moim słowom lepiej przygotują się do zbliżających się świąt wielkanocnych. Dlaczego jest powiedział tak, że Szymon jak Hołownia. Człowiek rozmawia z Jezusem, to jest religijne, jak mówi sam do siebie, to jest nazywany schizofrenikiem. Ale posłuchaj, co mówi, to nie jest miejsce na gwiazdorzenie i popisywanie się. Liczy się tylko to, czy ma się coś mądrego do powiedzenia, czy też nie, powiedział prowadzący Mam Talent Szymon Hołownia. To nie jest prawda, że moim ministrantem jest Marcin Prokop, a na organach grała Wellman. To tylko ludzie do nich podobni, powiedział Szymon Hołownia. Według relacji osób, proszę państwa, które były na rekolekcjach prowadzonych przez Szymona Hołownię, podobno powtarzał, wiesz co, jak mantrę, jedno zdanie. Tak? Przez całą godzinę stał. Rozumiem, że my, o Jezu, ale ja mam talent, ale ja podobno mam talent. Podobno dwukrotnie na ołtarzu pojawiła się twarz Edwarda Miszczaka. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Będzie miał mszę chyba o 19:30. Ja siedziałem w konfesjonale, to wie pan, jak to się słucha, jak się siedzi. Bardzo dobrze się odbyły, no to jest na pewno świadectwo dawane przez człowieka tak zwanego świeckiego. Jest na pewno czymś ciekawym, nie dla, dla tych, którzy słuchaczy tak zwanych, też młodych ludzi, więc to jest ktoś bliższy im, ich nie, przeżywaniu. Ale naprawdę co do treści sam nie mogę się ustosunkować, bo mówię, nie słuchałem, bo nie miałem możliwości. Gorzkie żale przybywajcie. Jakiś ma taki wyższy głos trochę jak nam, bo nie jak na Szymona, tak, nie mówi, że łapał go od dołu Prokop. Proszę państwa, już niebawem w dosyć zreformowanym, jak państwo słyszą, kościele Andrzeja Boboli swoje wykłady będą mieli Krzysztof Ibisz, na przykład o botoksu w wstąpieniu, nie wiem, czy słyszałeś. To będzie tak bardzo bolało wtedy Boboli. Magda Mołek i Andrzej Sołtysik będą mówili o tym, w jakich proszkach prać świąteczną. To Heiser będzie mówił. A tak, przepraszam bardzo. I Boruc będzie bardzo mówił o wpuszczaniu Jezusa do swojej bramki. Czytałem ostatnio kolejne opowiadania Udego Alena, który mówi o Polakach katolikach. No. Że kto to jest katolik w Polsce? To jest taki człowiek, który boi się powiedzieć, co naprawdę myśli. Woody Allen zresztą też jest twoje, z tych twoich. I Ziemia też go nienawidzi. Poranny WF. Bardzo bym cię prosił, żebyśmy załatwili tę informację akurat wyjątkowo szybko, wiesz? Dobrze. Tym bardziej, że mało czasu zostaje, 8 minut do 9. Dowiedzieliśmy się, że człowiekiem, który śledził nas z portalu internetowego dziennika, jest niejaki pan Welc podobno. No zostałem rozwelcowany po prostu. Który, znamy go z tego, że mniej więcej jest 2 miesiące w jednym miejscu pracy. O Piotrze, Jezu, czy ty... Nie angażuj się, Piotrze, ja tak cię zwolnił. Ja mam tyle problemów teraz na głowie, czy ty mógłbyś zmienić temat. Nie wiem, nie mówisz coś o Kaczyńskim, na przykład powiedzieć dobrze, Jarosławie. Proszę przepraszam, państwa, że prosiłem. Julio Iglesias. Nie zaczynaj. Julio Iglesias ma taką manię, że lubi, że go z lewej. Ma. Pawarotti lubi z prawej. Ja słyszałem, że właśnie Julio twierdzi, że prawy profil ma ładniejszy. Karel Gott, sam byłem kiedyś świadkiem konferencji prasowej, tylko z prawej. No, a ty nie masz jakiegoś swojego ulubionego profilu? Ja wiem, na jakich zdjęciach satelitarnych, na jakich zdjęciach dobrze wygląda Jarosław Kaczyński. To są zdjęcia satelitarne. Z tego domu, o którym mówiłeś. Dobrze. Były premier, proszę państwa, nauczył się dystansu do samego siebie. Zabrało mu to 50 lat. Tak zaczyna się ta informacja. Tak. Trudno zgadnąć, czy to wyznanie
pytanie jest wynikiem działań specjalistów od jego wizerunku, czy może zakupu przez ekspremiera lustra łazienkowego. Otóż a może kupił sobie taboret i sięgnął do lustra? Znaczy, podobno, proszę państwa, podobno, podkreślam, Jarosław Kaczyński twierdzi, że nie znosi swojej twarzy. To jest oczywiście przypuszczenie, no 38 milionów obywateli już dawno tak myśli, ale do niego dotarło to na końcu. Otóż... Prezes PiS-u, proszę państwa, ma awersję podobno do obydwu swoich profili, czyli odwrotnie niż Julio. A ile, przepraszam, Jarosław ma profili? No, poczekaj. Julio ma dwa. Ale co, myślałeś, że światowid jakiś, że jest więcej niż dwa? No, on ma cztery. Ale nie chciałbym w to wchodzić. Nie lubi, proszę państwa, kiedy dziennikarze... To może ja będę pytał, dobrze? Fotografują Jarosława ani z lewej, ani z prawej. Czy Jarosław lubi, jak go robią z lewej? Nie, nie lubi. A lubi, jak go robią z prawej? No więc, przepraszam, smuciłem się. Nie lubi również z prawej. Nie ma zamiaru ich przepędzać, proszę państwa, po prostu będą masowe aresztowania. Posłuchajmy. Jeżeli jest tak, że podchodzi pięć ekip z kamerami, no to przecież ja nie będę ani ja, ani ty nie będę przeganiał. Ale są tacy posłowie, którzy stoją bokiem z własnego wyboru, naprawdę, którzy zaciągają Ja bym bardzo chciał, żeby mi pani wobec tego powiedziała po nazwisku, o kogo chodzi, przedstawiła jakieś dowody, bo nie ukrywam, Nie donosimy, panie prezesie, ale no, wystarczy się rozejrzeć, proszę, wystarczy poobserwować. Szanowna pani, no ale... Albo włączyć TVN. Szanowny panie, powtarzam, ja czasem włączam i powtarzam, ostatnio widziałem siebie z profilu, bardzo to nieprzyjemny widok, na. Ale trudno. W każdym razie nie sądzę, żeby profile moich kolegów na ogół już też troszkę w latach były takie piękne. No to nieprawdopodobna autorefleksja. Ależ jaka autoironia. Że popatrzyłem na siebie i jeszcze ten szczery śmiech. Bardzo nieprzyjemny widok. Ja pozbawiony tego... Ale wiesz, że ja gdzieś czytałem we wspomnieniach, bo taką książkę wydał któryś z nich, mm-hmm. i tam kiedyś ktoś powiedział o nim, że to ładne dziecko jest. Mm-hmm. I tak próbowałem znaleźć kto. Mm-hmm. Stevie Wonder. Mm-hmm. Już? To się pakuj. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciekle. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK. Jeżeli państwu umknęła pierwsza godzina naszego spotkania z nami, to odsyłamy was do internetowych wydań niemieckich dzienników, gdzie relacje znajdziecie państwo na bieżąco. 11 po 9 trzeba podkreślić, że nasza audycja jest na żywo dzisiaj. Bo gazeta Dziennik słynie z tego, że oni lubią przedrukowywać cudze myśli, bo własnych nie mają. 12 minut po 9 w tej chwili, a my jesteśmy w trakcie podsumowania tygodnia, zeszłego tygodnia. Wstrząsające. Nie było nas, nie zdążyliśmy sobie pogadać, proszę. Jest zdjęcie Nelly Rokita. Czyli poczekaj, jak mówisz wstrząsające, to użyj, no właśnie, język tabloidów. Szok! Zdjęcie Nelly Rokita no, Rokity. I pozwód Rokity. Teraz podobam się mężczyznom, wywiad z Call Girl. Szok! Jak to Call Girl? No tak jest tak, napisane, tak no. Tak wyobrazili? I obok jest zdjęcie Żmii. To Jezu. Ma być zamiast Jana Rokity. Wyobrażasz sobie dzwonić w sprawach podniecających do Nelly Rokity? A ona mówi, no ja teraz jestem teraz musimy wziąć go do dzwoni. Szok, proszę państwa. No szok. Próbowaliśmy sobie przypomnieć, jak się nazywa pan Lotto. Pan Rembiszewski. Zawodzę się sobie... pamięci po tych sensacyjnych zdjęciach z Faktu czy Super Ekspresu, jak lizał po plecach aktorki, pamiętasz? Tak, trudno było nawet stwierdzić, kto to była za aktorka, bo właściwie wszyscy koncentrowali się na lizaniu. A pamiętasz, jak był ten smutny dzień, kiedy odszedł Karol Wojtyła, jak smutny pan Rembiszewski powiedział, że frywolność kuleczek nie pozwala odbyć losowania i że odbędzie się ono poza anteną? W jego wieku to frywolność kuleczek już nie występuje. Ale miałem na myśli te, wiesz, no, te odlecenie w kulki. No dobrze, okej. Proszę państwa, wyobraźcie sobie, jesteście na Powązkach, idziecie, a tam Bierut leży, Waldorf, Sikorski, Winnetou i nagle patrzysz, taki wielki grób napisane, tu leży pan Lotto. No, dlaczego od razu mówisz wielki? Ja bym powiedział, że nawet taki i takie niewielki. Cyfry. 14, taki niewielki 24, 13, 6, 9 i dyscyplina dodatkowa jaka? Pan Lotto, proszę państwa, w tej chwili wstąpił w związek małżeński. Ulubieniec widzów odnalazł swoją drugą połówkę razem z Elżbietą. Od 4 lat tworzą szczęśliwą parę i najwyraźniej nie zamierzają się już rozstawać. Niezwykłe jest to, że poznał ją dzięki maszynie losującej. Narzeczeni planują powiedzieć sakramentalne tak przed Bogiem oraz kilkoma istotnymi cyframi w jednym z warszawskich kościołów. Pan Lotto próbuje znaleźć bezpośrednie połączenie do Pana Boga, bo nie może się dodzwonić. Uroczystość ma się odbyć w czerwcu. Ten miesiąc gwarantuje podobno wymarzoną aurę na takie wydarzenie, dlatego że ma w sobie 6, to po pierwsze, po drugie jest jeszcze 0,9, takie krok, prawda? Nie znamy jeszcze... I dyscyplina dodatkowa jest. Proszę państwa, pan Lotto został wygryziony przez największego szaleńca, którego obaj z Michałem bardzo lubimy. On się nazywa
Wieleba. Daniel, moim zdaniem, jest klasycznym przykładem telewizyjnego schizofrenika. Zapraszam, bo i Michał, i ja zaprosiliśmy go do swoich telewizyjnych show. Poczekaj, mówmy wolniej, bo chłopcy z dziennika nie zdążyli zanotować. Telewizyjnych show. Kropka. Teraz będzie Wieleba. No to przede wszystkim, no panie Ryszardzie, no skoro podjął pan tę decyzję i żeni się pan, no to jest pana no bardzo ważna decyzja życiowa. No ja życzę panu wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No i to wszystko, wszystkiego najlepszego, no to wszystko. Ty, no, on jak się nie wygłupia, to w ogóle nie potrafi się wysłowić. Ja tak się zastanawiam, jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby być panem Lotto? Chyba żadne. Jest jakaś lottorologia? Nie. Nie, jest takie, tak, studiowanie numerków. To ja i ty mieliśmy w tym nawet sukcesy. Powiem, że jeszcze 10 dni bym to jakoś nazwał, ale teraz się trochę ugryzę. Musi to się nazywa lecieć kulki. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Poranny WF. 20:29 powiem od razu tak, wiesz, spoglądając na tę kartkę z tą informacją, że to śliski temat, wiesz? No to jest temat, można powiedzieć, mocno naciągany. Proszę sobie... Ale jednak elastyczny, wiesz? Dobra niemiecka twarz, która pochyla się nad tym tematem. Możesz sobie wyobrazić dobrą niemiecką twarz? I państwu się może wydawać, że my na przykład kpimy w tej chwili i próbujemy być obrazoburcze, a mamy naprawdę na myśli dobrą niemiecką twarz. Chociaż niektórzy twierdzą, że po raz pierwszy naprawdę przyda się... Nasz nowy niemiecki papież przyda się i przysporzy prawdziwej miłości. To znaczy, umówmy się, że w skali Ziemi to jest naprawdę jakiś, wiesz, promil ludzkości, bo to jest 60 tysięcy osób z różnych krajów na Facebooku się zebrało. Jakiś no tak, tam, jak sobie policzymy, ile w Afryce umiera dziennie osób ze względu na AIDS. Jakiś tam skandalicznych. Otóż, proszę państwa, dobry niemiecki papież potępił wszystkich tych, którzy używają prezerwatywy. Nazwijmy to oczywiście po imieniu. W Afryce walka z prezerwatywami to jest po prostu zorganizowane ludobójstwo. I proszę państwa, uczestnicy portalu Facebook zaproponowali, by wyprodukować prezerwatywy z wizerunkiem Benedykta XVI. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu i mówicie, poproszę Benedykta XVI, a dla brata 12, bo on jest trochę mniejszy. Więc... Michale, no mów! To jest radio, trzeba mówić. To może po angielsku coś. To ja już sobie pójdę. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. W Esse Rock. Esse Rock. Esse Rock. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Co już od rana do 10:00. Esserok. Pozwólcie, ja tylko powiem Salamonowiczowi Andrzejowi. Salamonowiczu. Andrzeju Salamonowiczu, rehabilitacja po zgwałceniu trwa. Ja się jeszcze kiedyś podniosę po niemieckim gwałcie. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Jak to jest właśnie? Jak to jest? Bo ty się trochę tak czułeś jak nasze kobiety w 39, nie? Powiem ci, że jest to bolesne rzeczywiście doświadczenie. Szczególnie, że to Niemiec. Na szczęście, wiesz co, te niemieckie przyrodzenia są takie małe strasznie. I to w ogóle nie boli. Wiesz, to tylko zakończone blachą. Na początku trochę tak napisem Gott mit uns. Poczułem, a potem jakoś wiesz, to się potem podniosłem. Proszę państwa, właśnie rozpoczęła się produkcja specjalnego modelu kondomów zwanych także prezerwatywami w opakowaniu z wizerunkiem Benedykta XVI. Chciałem powiedzieć, że w naszym kraju to jest nobilitacja, dlatego że bogowie masowej wyobraźni, tacy jak Dorota Rabczewska, czy Radosław Majdan, czy Tiger Michalczewski też trafiali na prezerwatywy, prawda? Tak, ale czy naprawdę uważasz, że to jest w dobrym stylu naciągać Benedykta na takie... Na takie nerwy? W dodatku bez jego wiedzy oraz zgody. No. Powróćmy, proszę państwa, do przedstawienia tej informacji, żeby nikt jej nie przeinaczył. Odnosimy się tutaj do pudelków i innych dzienników. Otóż, proszę państwa, podajemy informację, która dotarła do nas poprzez agencje prasowe o kilku milionach prezerwatyw z wizerunkiem Benedykta XVI na opakowaniu, które podobno mają zostać wysłane do Watykanu przez uczestników Facebooka, którzy to są oburzeni na wypowiedź Benedykta na temat tego, że prezerwatyw nosić nie wolno, że to grzech. Przy pogodzie, już. Oczywiście. To było dosyć długie zdanie. Mam nadzieję, że państwo nadążyli. Chodzi o to, że w imię doktryny wymyślonej 2000 lat temu przez jakich pastuszków. No, to co ty, przecież to jest bardzo będzie ginęło kilkaset tysięcy ludzi miesięcznie. Jak ściągasz to od razu razem z tym wszystkim, wiesz, tym całym takim. Ale one są białe, tak jak uroczyście w tym stroju. Nie, tak no, jak już i zakończone taką czapką. Jak już ponosisz, to tak.
Ksiądz Kaplerski. Się nie nazywa czapka, się nazywa kominiarka. W temacie. Taki wulgaryzm, no gdzie tutaj papieża włączyć do środków antykoncepcyjnych? Ja tego nie rozumiem. Tu powinniśmy bardziej się zgłębić, żeby zrozumieć istotę aktu małżeńskiego, istotę miłości. A my tu mówimy o prostytucji czystej. To jest grzech i to jest niedopuszczalne, to jest nawet herezja, bo musimy się zgadzać z nauką Kościoła. To nie jest widzimisię papieża, czy biskupa, czy księdza, tylko to jest nauka Kościoła. No na pewno Stolica Apostolska zareaguje, no bo to jest, co to jest? To jest po prostu uderzenie w samą serce Kościoła, prawda? I dlatego, pewnie, że będzie stanowisko jako Stolicy Apostolskiej, bo obrażać można Boga, można obrażać, tylko że to jest niedopuszczalne, prawda? Ja się zgadzam. Jak słyszę słowo nauka Kościoła, to odnoszę wrażenie, że słowo nauka nigdy nie było używane w tak fatalnym kontekście. To jest niesamowite, Michał, że o seksie i o rodzinie wypowiadają się ludzie, którzy są po prostu inwalidami drugiej kategorii w tym zakresie z własnego wyboru. Zajmijcie się, dziadki, produkcją Płatka. Koniec wypowiedzi, odcinam się od siebie. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki. Teraz zajudzić musimy. Tak, wiesz co? Tak, przed reklamą. Tak sobie pomyślałem, że jak ci chłopcy niemieccy z tego dziennika są tacy poprawni politycznie, to parę dni temu w programie Rymanowskiego, słyszysz? Tym tak, kawa na ławę, Wojtek Olejniczak, tak? Wydawałby się człowiek lewicy, więc jakiś refleksyjny i z szerokim horyzontem, użył takiego zwrotu, że Polacy są 100 lat za Murzynami. Wyobrażasz sobie, że ktoś coś takiego mówi w Stanach? Wyobrażasz sobie, że ktoś stoi za Murzynem? Ja nie wiem, skąd się w ogóle bierze ta kampania, bo ostatnio przecież już zaczęli Gabon obrażać, a teraz jeszcze... No właśnie teraz wszystkich Murzynów i całą rasę. Wejdź wszystkim za Murzyna, wiesz co, z czym to grozi. Ja ci powiem, zapowiadając już naszą kolejną informację. Pat. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SRO. 9:38. Podkreślamy, że dzisiejsza audycja, proszę Państwa, nie jest zarejestrowana wcześniej. Jesteśmy zdecydowanie na żywo. A dzisiejszą audycję będziecie mogli przeczytać w jutrzejszym dzienniku. Jesteśmy bardziej na żywo niż Tomasz Lis na żywo. Tak, teraz jest moda, że wszyscy posiadają swoje blogi. Nasz blog, proszę Państwa, na www.dziennik.pl. Tak. I to oczywiście. Bardzo skrupulatnie prowadzone. Po niemiecku napisane, ale można też znaleźć tłumaczenie. Objawił się nowy talent dziennikarski. Moim zdaniem większy niż Jan Wróbel. O, Izabel, mówisz? Nie. Nie wiem, czy widziałeś ten wywiad. Zostaw tego biednego Wróbla, on jest naprawdę sympatyczny. Ale miałeś go w garści kiedyś? Trochę mi go żal. No prawie, ostatnio u Najsztuba. Ja też widziałem, jak tą kaszkę jest niewielki. Oni tam muszą mi strasznie płacić. Ja naprawdę... Ciup, ciup, naprawdę. Ja miałem tak ochotę powiedzieć Wróbelku. No, co? Słuchaj, objawiła się naprawdę wielka postać dziennikarstwa, która robiła wywiad z Kazią. Szok! Nazywa się Anna Wędzikowska. Ona ich dorwała w Londynie, w dziennikowej TVN. No właśnie. Co, ja ją widziałem dwa razy w kinie, w filmie Show i chyba w filmie Nienasycenie. Dwa razy była goła. W filmie Show, a ta Wędzikowska? Show, tak. A ona wywiady robi nago? No więc wyobraź sobie. To całkiem dobra nowa strategia. Dzień dobry, TVN. Ona ma wielką kartkę. Ja myślałem, że ma wielkie co innego. Słyszałem, że Szuli, którą się zachwycaliśmy, wszystko sztuczne. No wszystko. Ona ma obietnicę. Wyobraź ta Wędzikowska Anna w Dzień dobry, TVN ma taką wielką kartkę i tak patrzy w tę kartkę, patrzy, pada pytanie, posłuchaj. I mówi, ta się może rozbiorę już w takim razie. I patrzy, a ten Kazio siedzi z tą swoją bardzo. I ta Wędzikowska, bo to ona zrobiła z Kazikiem i z Izabel. W knajpie, bardziej było słuchać kucharza niż Izabel. Ale ja rozumiem. I ona tak patrzy w kartkę. Może lepiej, wiesz, to może przemyślane było. I ona tak patrzy w tę kartkę i mówi tak, to ja zadam pierwsze pytanie, nie? I tak z tej kartki, zgadniesz, jakie to było pytanie? Nie. I tutaj patrzę w tę kartkę, ja się spodziewam jakiegoś głębinowego pytania, wiesz? W ogóle spodziewam się braci Karamazow, braci Czechowa, Dostojewskiego. A ona... Jak się Państwo poznali z tej kartki? Szok! Proszę Państwa, szokujący wywiad, którego udzielili Kazimierz Marcinkiewicz i Izabel, który tak pięknie relacjonuje, mój szanowny nie kolega. Tak, znajomy z pracy. Znajomy z pracy, który się odcina, kiedy tylko może. Mhm. Otóż w rozmowie, proszę Państwa, okazało się między innymi, że uwaga, Izabel czyta dużo książek psychologicznych. Szok! I menadżerskich. Szok! Te książki prowadziły do pytań wobec mnie, bo liderem byłem, mówi Kazimierz Marcinkiewicz. I co dodaje w tym miejscu Izabel? I jesteś, Kaziu, i jesteś. Źle mówisz. I nadal jesteś liderem.
Rzeczywiście Kazik jest liderem w rankingu na Luzera 2009. Małe szanse, żeby ktoś go przebił. Marcinkiewicz i Izabel, proszę państwa, opowiedzieli w tym wywiadzie znaną historię, jak się poznali. Mm-hmm. W pewnym momencie były premier w przypływie szczerości postanowił podzielić się kolejnymi szczegółami ze swojego życia. Uwaga, nową miłością, tym razem do musicali. Tak, podobno chodzą i się dziwią, że w Teatrze gra orkiestra i to jest dla nich szok. Pasję oczywiście zawdzięcza, proszę państwa, Izabel. Posłuchajmy zresztą fragmentu szokującego wywiadu, co tu dużo mówić. Kazimierz prowadzi Marcinkiewicz. Anna Wędzikowska, tym razem ubrana, wyjątkowo. Ojej, poczekaj, jeszcze zagadaj troszeczkę. Prowadzi dobra, Anna Wędzikowska ubrana. Prowadzi Anna Wędzikowska wyjątkowo. Spotkaliśmy się w Londynie. Kazimierz dokończy historię. Spotkaliśmy się w City. Mamy taki stolik, do którego nawet czasem wracamy. To było pierwsze miejsce naszego spotkania. Zaraz na początku bardzo dobrze nam się rozmawiało, właściwie o wszystkim. Izabel czyta bardzo dużo książek psychologicznych, menedżerskich. Te książki prowadziły do pytań wobec mnie, bo i liderem byłem. W związku z tym taka wymiana doświadczenia z wiedzą teoretyczną. Właśnie jest też nowa literatura, w związku z tym zaczęliśmy się spotykać. Nie za często, tylko jak w sam raz. I ja myślę, że ja pokochałem Londyn dawno temu, ale nie poznałem wszystkiego, tak jak Izabel. Ona zna tu naprawdę chyba każdy zakamarek londyński. Tak, ja robiłam za przewodnika. Nie. Poszukiwanie restauracji Kazimierz jest znacznie lepszy. W poszukiwaniu Kaziu, restauracji. Kaziu, szukaj restauracji. On tak chodzi tak. Kazik ma znacznie lepszy. Szukaj. Tak. Otóż poznali się w City, tylko zastanawiam się, w którym oddziale, bo najbliżej tutaj mamy na Placu Bankowym, prawda? A on tam dalej mówi, nie zgadniesz, no, że Izabela zna każdą tam dziurę. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. Poranny WF. Oczywiście dziurę zna bardzo. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. Poranny WF. No, wiele rzeczy można puścić, prawda? Bo historia wpuszczania polskiego jest taka, powiedziałbym, bardzo barwna. Można na przykład wpuścić Pana Boga do swojego serca, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Tak, oczywiście. Nie. Można, proszę państwa, na przykład jeszcze się puścić po łące, po białej łące. No bardzo mnie ciekawi, no jak rozwiniesz te myśli, do jakiego zaułka zabrniesz? Można puścić pąki na wiosnę, można puścić takiego bąka jak Cejrowski ostatnio, na przykład o tych gejach, prawda? To jest niesamowite, że Cejrowski z Pospieszalskim najbardziej dokładnie wiedzą, do czego służy męska kiszka szkolcowa. Bo tak o tym opowiadają, tak można, cudownie są przewodnikami można też po własnych. Puścić piękną bramkę, która spowoduje, że jeszcze za życia nad swoim nazwiskiem piszą RIP, czyli Rest in Peace. Nasz serdeczny kolega. Niech odpoczywa w spokoju, to krótkie tłumaczenie. My nie oglądamy meczu. Jeden do jednego. Bo nie lubimy płaczeć, jak 11 facetów ma kłopoty z kiszką. Ale on podobno już zaczął puszczać także bramki i piłki od Polaków. Wiesz, że oni podają? Nie, bo Pospieszalski. Tak, rozumiem, okej. Okay. Bez względu, czy piłka leci podana, czy kopnięta, to on puszcza. Ale wiesz to, ale z czego to wynika? Nie wiem, no. On na każdym kroku podkreśla, że on jest taki bardzo religijny, może on jest rozmodlony w trakcie meczu. On jest podobno w trakcie wyprawy krzyżowej po Złote Reno. Panie Boże, nie pozwól mi puścić tej kolejnej bramki, a w tym czasie ona wpada po prostu do siatki i koniec kropka. Proszę państwa, po tym sobotnim meczu z Irlandią Artur Boruc naprawdę ma duże kłopoty i to nie są żarty, no. To... Bo u nas jak na drzwiach się pisze KMH, tak? Czy KMB? Kacper, Melchior i Hołownia. I Baltazar. A u jemu napisali RIP i on się zorientował, bo zna trochę angielski, znaczy Rest in Peace, czyli nigdy nie zapisuj się do państw, do partii bardziej Kaczyński. Miejscowa prasa przypomina, że Boruc wielokrotnie podkreślał swój katolicyzm, zwłaszcza na spotkaniu w spotkaniach z Celtic Glasgow, czyli z protestanckimi Rangersami, czyli religijne gesty i pokazując na koszulce wizerunek Jana Pawła II, co bardzo rozsierdzało tych Rangersów. Na miejscu tych Rangersów to ja bym włożył koszulki z wizerunkiem Benedykta, to by dopiero rozsierdziło Boruca. Proszę państwa, nie musimy nic mówić, być złośliwymi, ani silić się na jakiekolwiek obrazoburcze żarty. Zrobi to za nas mistrz w temacie. Jan Tomaszewski. Artur rozpoczął sam nikomu niepotrzebną wojnę religijną. Grając w Celticu, doprowadził swoim postępowaniem do tego, że kibice protestanci Rangersów po prostu jego nienawidzą. A kibice mogą nienawidzić, natomiast Artur jest od tego, że po prostu grał w piłkę, a nie kogoś prowokował. I takie przywitanie Artura było normalne dla mnie, bo oni do niego mają ogromny żal.
kibicom to wolno, jeszcze raz podkreślam, Arturowi nie. To było takie dla mnie dewoctwo, bo za bardzo okazywał to wszystko, no co Pan Bóg go skarał. I gdybym ja był na miejscu Artura, ja bym w ogóle do Polski nie przyjeżdżał na ten mecz z San Marino. Po prostu pojechałbym do Szkocji, usiadł przed lustrem, jak to się mówi, i zrobił taki rachunek sumienia, to bym się zastanowił, czy mam dalej kontynuować karierę, czy dać sobie z tym wszystkim spokój, bo tak to rozmienia się na drobne. Ale to interesujące, że Jan Tomaszewski ma takie dobre informacje, nie? Że to sam Pan Bóg go ukarał z tym samobójem. Mnie się bardzo podoba ta terapia, żeby usiąść przed lustrem, bo Tomaszewski wiele lat temu usiadł, popatrzył i powiedział: piję dalej. Poranny WF. A ty widziałeś, jak jest Borut po prostu od tyłu, jak się czyta? Z boku pojawia się taka wielka łapa i powiedział mu: ty, Borut, patrz. Ale przepytaj, co Borut od tyłu Borut, znaczy. Borut, no, surob, no, surob, no. A co to znaczy? Świństwo. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciekle, ćwiczą już od rana do 10:00 w S-Rock. No mało brakowało, byśmy ćwiczyli na takiej dosyć niewielkiej siłowni w towarzystwie dosyć dużych facetów, jeżeli chodzi o kubaturę. Tak sobie myślę, że jakby kontynuowany był serial Chłopi, to Kazik mógłby zrobić muzykę, bo to bardzo wyrafinowana jest muzyka. Pijesz do jego nowego hobby operowego? Nie, przepraszam, musicalowego. Nie, ja mówię o Kaziku Staszewskim. Myślałem, że Kazik Marcinkiewicz. No, mieszają nam się te postaci, proszę Państwa, już teraz zapowiadamy. Nie wiadomo, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą, kto jest mądry. Wielka gwiazda, o której mówi się, że jest hermafrodytą, że posiada bardzo wiele cech żeńskich. Podobno ściągnął sobie z twarzy, proszę Państwa, 1,5 metra skóry. To jest niesamowite. Nie półtora metra, tylko 1,5 kilograma, a nie 1,5 metra. Mówimy podobno o Krzysiu. Wziął przeszczep z pośladków jakiegoś dziecka. No bo zawsze się bierze z pośladków. I teraz myli mu się jakiegoś dziecka. I myli mu się twarz z dup. Otóż, proszę Państwa, Ibisz jutro będzie bohaterem naszej audycji. Tak. Od razu jego nowa twarz, ale niestety okazało się, że no jest nas więcej. Nie każda kobieta może zaśpiewać o sobie piosenkę Jestem kobietą. Bo to zawsze działa. Dwie strony natura potrafi być okrutna również dla płci pięknej. No i niewątpliwie tak też jest, patrząc na człowieka zwanego koniem. Mówisz o kim teraz? No o niej. No nie mogę. Tak, ani ty tak nie powinien. Ale to był świetny film. Richard Harris grał rolę główną. Nie wiem, czy pamiętasz. To był chyba sama Peckinpah. To jest kobieta, film, prawda? W której trochę tak jakoś się podkochuje. Może dlatego, że ma fantastyczne usta, fajny głos, wzrost. No niestety niektórzy mężczyźni, no, to są faceci... usta, którymi rzeczywiście można połknąć Europę. Proszę Państwa, magazyn 24 godziny w TVN24 ujawnił wczoraj, że prowadząca program, a właściwie prowadzący program jest mężczyzną. Mężczyzna znany jako Anita Werner, proszę Państwa, którego możecie Państwo oglądać czasem. No, Werner to jest takie nazwisko męskie, Werner. Werner. Powiedziałbym, że żydowskie trochę, nie? Prawda? Niemieckie. Magazyn 24 godziny prowadzi Anita Werner. Anita Werner prowadził wywiad w TVN24 z panem Karnowskim. Z panem Karnowskim. Może z panią Karnowskim. Z prezydentką Sopotu, która ma być teraz pod wpływem referendum albo mężczyzną, albo kobietą. I pozwól teraz, że ja zacytuję pana Werner. Dobrze. Mam ogromną prośbę. Tak? Czy mógłby pan mówić do mnie per pani, a nie per pan? Dobrze, proszę pana. Bo nie wiem, czy wytrzymam do końca magazynu. No i pan Karnowski się podobno doprowadził do porządku, ale tylko na chwilę. I powiedział: to ja przepraszam, ja przyjdę jutro. Zresztą posłuchajmy, jak wyglądała ta rozmowa naprawdę. Po referendum i zanim o mieszkańcach, mam, panie prezydencie, ogromną prośbę. Czy mógłby pan mówić do mnie per pani, a nie per pan? Bo nie, proszę, wiem, czy wytrzymam do końca magazynu. Jezu, tak. Przepraszam bardzo, ale ja... Nie szkodzi. To tylko krótka prośba. Panie prezydencie, referendum będzie 17 maja. Nie szkodzi, nie gniewam się, nic się nie stało. Będzie pan robił kampanię? Przepraszam, ale muszę się wyjaśnić, bo w tej chwili, jak pani wie, to ja mówię do kamery i nie widzę pani. Michał, to była rozmowa z prezydentem. Mógłbyś zająć stanowisko? To była taka metafora. O prezydencie coś powiesz? Chciałem przekazać, że to będzie jako kobieta z jajami. A wracając do jakby naszej informacji, chciałem powiedzieć, że... Opóźniona była ta wiadomość. Troszeczkę, ale dlatego, że ona była z piątku. Proszę Państwa, niesamowite. 1,5 kilo zdjął z twarzy, a już śpiewają o nim poeci piosenkę. Posłuchajmy, proszę Państwa. Jutro bohaterem będzie człowiek, o którym jest ta pieśń. Wielka, piękna piosenka. Dziennik, ludzie, dziennikarze z dziennika, wychodzimy. Jutro będziemy znowu o 8:00.
Tak na koniec ci powiem, czas kończyć, kolego, odcinam się od wszystkiego. A Krzysztof Bibisz jest Bożyszczem tam. A Krzysztof Bibisz wita każdy dzień z kretem. Krzysztof Bibisz tyli dima tyli tam, ej. A Krzysztof Bibisz to najlepszy prezenter. A Krzysztof Bibisz jest Bożyszczem tam. A Krzysztof Bibisz wita każdy dzień z kretem. Krzysztof Bibisz tyli dima tyli tam, ej. Światło zielone na drugą stronę. Od dawien dawna takie jest ustalone. Będzie padać, bo cholernie się chmurzy. Patrzę i wisiecie swoim wiatrem dużym. Światło zielone na drugą stronę. Od dawien dawna takie jest ustalone. Będzie padać, bo cholernie się chmurzy. Patrzę i wisiecie swoim wiatrem dużym. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Czesny rok.